Mazurskich wertepów, jak to jest z tą grupą? Jest grupa wyczynowa i grupa... turystyczna. To mógłbyś powiedzieć, że jest taki podział i o co o to chodzi? Na mazurskich wertepach istnieje podział na dwie grupy startowe. Grupę wyczynową, często nazywaną grupą ekstremalną, i grupę turystyczną. I no, taki podział jakby obowiązuje w tym momencie. Prawdopodobnie kiedyś tam to się będzie zmieniać, bo czasy się zmieniają i auta, i przygotowanie do terenu też się zmienia. Natomiast na dzień dzisiejszy to wygląda w ten sposób, że podstawowym takim kryterium decydującym o przynależności do grupy jest posiadanie wyciągarki samochodowej w aucie, ponieważ jakby uważamy, iż ta wyciągarka samochodowa pozwala na o wiele więcej, o wiele bardziej spokojny przejazd tych prób, pokonywanie tych prób, szybsze przede wszystkim pokonywanie tych prób, ale i czasami niestety posiadanie wyciągarki pewnych uczestników, nie wszystkich oczywiście, ale pewne grupy uczestników zwalnia troszeczkę od myślenia przy pokonywaniu prób, bo zawsze jest to, że można wysiąść z samochodu, jak już stoimy zakopani po osie, czy nawet głębiej, wyjąć tą linę z wyciągarki, podczepić i po prostu się przeciągnąć. Dlatego w tym momencie podstawowym kryterium jest wyciągarka, natomiast no, niewykluczone, że już za rok będzie wyglądało to zupełnie inaczej. Wszystko będzie zależało od tego, jakie będą auta przyjeżdżać, jak to będzie wyglądało. A czy ty się znasz dokładnie na tych mistrzostwach? To znaczy na... Ja taki sobie przygotowałem... Czekaj moment, włącz kamerę, przygotowałem... Technika jazdy w terenie? Technika jazdy w terenie przede wszystkim zależy od pojazdu, sprzętu, jakim dysponujemy. No i właściwie może nawet bardziej od samego terenu przede wszystkim, bo inaczej pokonuje się próby, powiedzmy, jakieś takie torfowe, gdzie najistotniejsze jest to, żeby przejechać dosyć powoli, żeby nie wyzerwać tej warstwy wierzchniej, trawy, roślinności. Bo jeśli tą warstwę zerwiemy, no to już nie mamy po czym jechać. Najczęściej auto się zagrzebuje, zakopuje. Inaczej się jedzie po, powiedzmy, koleinach, po błotach, gdzie bardzo często po prostu trzeba jechać w miarę szybko i pewnie, żeby nie stanąć, bo zdarzają się momenty, kiedy auto obciera mostami, obciera zawieszeniem o te głębokie koleiny. Inaczej się jeździ po śniegu, inaczej jeździ się po piachu. Także tutaj technika tej jazdy jest, no, wymaga to pewnego rodzaju umiejętności. Bardzo często, szczególnie na filmach, można zaobserwować, jak pojazdy terenowe wpadają w brud i fale i woda rozbryzguje wszędzie naokoło, a jest to właśnie wręcz przeciwne z techniką jazdy terenowej, dlatego że do wody przede wszystkim trzeba sprawdzić, jak wygląda podłoże, czy rzeczywiście nie ma tam żadnych dziur, żadnych zwalonych na przykład drzew, kamieni, czy przejazd jest twardy, czy nie jest twardy, i trzeba wjeżdżać do wody powoli, żeby po prostu auto, które nie posiada specjalnej instalacji zabezpieczającej przed wodą i wyprowadzeniu chwytu powietrza, żeby po prostu nie załapało wody do filtru i dalej nie zaciągnęło do silnika. A powiedz mi, czy wiesz, skąd pochodzi właśnie, jak to jest tą nazwa, taka popularna nazwa Jeep, nie? Mówi się powszechnie na samochody terenowe też. Nazwa Jeep wzięła się od skrótu po prostu od popularnej nazwy mówienia na ten samochód. Jeżeli można, to nie jestem tutaj stuprocentowo pewien, to bym wolał to też bez tego pytania. Okej. Dobra, tylko nie, bo są dwie koncepcje tej nazwy i tak naprawdę nie wiadomo, która jest bardziej. Terenowych to wszystkie ich takie właściwości to pochodzą, czy może wojsko jest jakby prekursorem, tak? Zdecydowanie mierzę tak. Tak byś całym zdaniem mógł opowiedzieć o tym. Znaczy, jeżeli chodzi o auta terenowe, to jakby przede wszystkim, szczególnie jeżeli chodzi o auta użytkowe, czyli takie rzeczywiście przeznaczone do jazdy w trudniejszym terenie i pracy na co dzień, no to tutaj jakby podstawowym użytkownikiem jest wojsko, są służby leśne, a dopiero później gdzieś tam na samym końcu ci odbiorcy czy użytkownicy indywidualni. I no, jak pokazują badania producentów, 90 parę
procent użytkowników, tych odbiorców od przemysłu aut terenowych nie używa i zgodnie z przeznaczeniem nie zjeżdża z tego asfaltu. Czyli jakby rzeczywiście no ciężko jest mówić, że zmiany w autach terenowych, te, które wpływają na poprawę właściwości terenowych, a nie na zwiększenie, no nie wiem, masy wyposażenia, rozmaitych gadżetów, to rzeczywiście jakby wychodzi od tych stron takich, które użytkują ten sprzęt, czyli najczęściej właśnie od wojska, służb leśnych, ale chyba przede wszystkim od wojska. A jeszcze a propos wojska, bo rozmawialiśmy kiedyś o Willisie, prawda? I Willis jest takim pierwszym samochodem terenowym? No już nawet i w Polsce przed wojną były przymiarki do samochodu terenowego, ale takim, który powiedzmy rzeczywiście się mocno przyjął i rozpowszechnił, niektórzy nawet mówią, że wygrał wojnę, jest rzeczywiście Willis. Wiesz, co to jest za auto? To jest jakieś szczególne auto? No, jest to szczególne auto, bo właśnie w dużej mierze pojazd legenda. Pojazd, na który został rozpisany konkurs w Armii Amerykańskiej, który musiał być dosyć szybko stworzony. Produkowany był masowo, na dużą skalę, no i nawet do dziś, mimo iż od okresu II wojny światowej minęło bardzo wiele lat, do dziś jeszcze są egzemplarze, które jeżdżą i na imprezach, i pojawiają się na zlotach. I gdzieniegdzie jeszcze są produkowane auta, które w zasadzie wyglądają jak Willis, natomiast są produkowane już pod zupełnie innymi markami. Dobra, to ostatnie pytanie. Fachowcy podobno, gdy rozmawiają o samochodach terenowych, mówią o takich rzeczach, dla mnie to jest trochę jakieś takie, wiesz, nieczytelne, współczynnik X, dopuszczalny kąt skrzyżowania się płaszczyzn pionowych obłosi. I podobno im wyższy UFX, tym lepiej. Później prześwit z przodu i z tyłu, liczba przełożeń i tak dalej. Są to różne parametry takie techniczne, które bardzo często podają producenci, żeby po prostu pokazać, jakie są właściwości trakcyjne auta w terenie. Prześwit, no to wiadomo, że najniższy element do podłoża. Kąt natarcia zejścia, no to zwisy, żeby auto przejeżdżając przez jakieś duże nachylenia czy zjazdy, przy zjeździe na przykład, żeby nie zawadzało tyłem. I są to takie elementy, które rzeczywiście decydują, wpływają na trakcję samochodu, czyli sposób poruszania się w terenie. A jeszcze chciałem się zapytać, czy ludzie, którzy przyjeżdżają na mazurskie wertepy, może inaczej, ja jak tak patrzę na to wszystko z boku, jako nieuczestnik, to ja powiem, że przy temperaturze tam 2 stopnie w weekend, mi osobiście, to by się nie chciało biegać gdzieś z połową wozie, kopać, zasuwać łopatą czy tam piłą, przewalać drzewa, jeździć samochodem terenowym, babrać się w tym błocie, no to, o co im chodzi tak naprawdę? Co to jest? Bo to jest dla mnie trochę takie szalone. Właśnie to, że to jest szalone, to może o to chodzi. Może to jest to, co ich tutaj najbardziej ściąga. To jest przygoda, no. Pewnego rodzaju także twardzielstwo, że niezależnie od pogody, niezależnie od tego, czy świeci słońce, czy pada nam za kołnierz, czy spodnie mamy suche, czy może mokre, bo akurat nam się nie udało. To jest to, co po prostu tych ludzi wciąga, co im się podoba, co ich rajcuje, co ich czasami nagrywa i podkręca do tego, żeby jeździć po tym terenie. No dobra, to dziękujemy za rozmowę. Te metale, co tutaj zamykają, to nie. Tarana niech tu już leży. Tak. A jeszcze jedna rzecz. Zróbmy, że na przykład na tych jodłach to niech będą z wyciągarkami i ten, to będzie już wyczyn automatycznie od razu. Bo oni nam tak przed nami kiedyś rozryli, że a my po nich. Jajko jest całe. Znaczy my chyba zrobimy co innego, po prostu. Tak, na takich do 31 cali to nie, to nie jest, bo to jest kwestia, zastanawiamy się na przykład, coś do pisania jeszcze proszę, nad tym, czy po prostu nie zrobić podziału na jeszcze jedną grupę, że auta powiedzmy takie rzeczywiście bardzo seryjne,
i wyczynowa to... Załoga numer 29, całe jajko z pieczątką. Seks, ile masz na jajku? Seks będzie później. Ale na jajku masz seks? Wyciągarka. Gościu, przeczytaj, co pisze na jajeczku. Wiem, co tu jest napisane. No, już. O, seks. Nie ma co porównywać. Seks jeden. Nie widać. Widać seks jeden. Te jodły to też, wiesz, rozkręca tak. Że... No, nie. Cicho. Na próbie było. A, ten kolor był akurat, odbiło. Rozpijesz tam na zębę? Tak, tak, tak. Tutaj, weź dalej. Nie ma się. Cześć Konrad, podbiliście ją? A gdzie pan długopis? Kto tam robił długopis? No przejdę pana papo, to nie. Ja uczę, głosy. Bartączka. Kubek gorącej wody, gorącej wrzątki. Konrad, no jak nie wiesz gdzie jesteś, to ja ci nie wytłumaczę jak dojechać do bazy. No, na razie. Skocz po 6 statuetek, bo oni już jadą. I tam są statuetki i podstawki są w torbie. No my zanim się tu telepiemy, to to było? Przepraszam. To bardzo strasznie było. Dzieci teraz nie, słuchaj, było wspaniale. Ta pierwsza próba nas przeraziła, bo się. Topiliśmy się na Gragotowo, że nie terenowiec, to byśmy sobie nie wyszli w żaden sposób. On nam poświęcił półtorej godziny. Ściągarką naszarpał. To znaczy kto? Igor Lejko. Pisaliście go. Tak, słuchaj. Urwaliśmy napęd cały przedni, mieliśmy się wycofać, bo już nie było sensu jechać. Ale. Siła perswazji moja! Noc po prostu zrobiła to, że ruszyliśmy. Trafiliśmy ludzi z Puław. Z ekstrem Puław i żeśmy... I oni nas zabrali i robiliśmy cały dzień z nimi wczoraj. Robiliśmy kupę trasy, wróciliśmy na 12:30 do bazy. Mhm. Było fajnie, wspaniale. Nie powalczyliśmy, powalczymy na następnym rajdzie. Nie wiecie jak sprzęt przygotować? No sprzęt mieliśmy nieźle przygotowany, tylko po prostu no... technika nas Nie, w sensie po prostu tego historii jak nas... Ciągarka, mieliśmy ciągarkę, mamy tylko dzięki Tirchhoffowi, że pan to było cały czas. Założyliśmy automatykę i sprzęgiełko nie rozpięło i zapięło na pełnych obrotach i urwało nam półośkę. To problemy, czy założyłem jest normalny, chamski jak było przedtem. To jest stare. Mechanika, to jest mechanika. Tak jest. Może rosyjska, może radziecka, ale wytrzymała. Także walczymy teraz na Werstepie albo na rykowisku. I tam się spotkamy. Najpierw na rykowisku. U sąsiadów. Za granicą. Albo u sąsiadów. A wybieracie się w ogóle tam na ten kozaczy Wertep? No to my robimy. Wy to robicie? Tak, Zetor to robi. To bo... A jak Wertep, to Wertep. Inaczej, czyli słuchaj, powiem ci tak szczerze, że ja tu już próbowałem po drodze agitować ludzi na to, bo mnie się po prostu marzy jazda po Ukrainie. Tam jest rewelacja. Ja to tam byłem dwa razy, widziałem to. Więc dlatego. A wjechać w jeden samochód, dwa samochody to jest strach. Jechać już w 8 samochodów, jest to zabawa po prostu. Jest zabawa. Więc my w maju będziemy potwierdzać, czy na to się po prostu piszemy. Wszystkie namiary, wszystko będzie w internecie. Pięknie. Kręci nas ta Ukraina. No, chciałbym to po prostu odłożyć nam inne wakacje. Dom będą się to poukładać, żeby nas pojechać w Ukrainę. Proszę, tajna broń. Tajna broń. Jedziemy. Thank you.
paczka. To pokażcie jeszcze jak wygląda. Rzeczywiście tam jest. To jest teraz problem, nie? Wiesz, moją jedną rączkę niestety, bo spuchnie to troszeczkę. Do spróbowania. Ja już spróbowałem. A, ty już? Bo my mieliśmy wcześniej. Aha. Zbite. Zbite. Nie? Nie, całe. Nie. Ciotka. Dobra, zabijesz powrotem, za rok będzie. Tak, co tam następne? Przedy zjem zaraz. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Piotrek? Piotrek, wy macie kartę fair play, zdajecie coś, kogoś? Mamy kartę. To jest jajko. Okay. Czekaj, to wyjmij kartę stąd. Ten szkoteczka wystaje dla was. I jeżeli typujecie kogoś do fair playa, to karta fair play. Tak, tam ta karta fair play jest w tyłu. To jest karta fair play. Trzeba było zapisać gościa mocno. I cała chwili. Jajko przychodzi na nasz... Tak, jajko przychodzi. Dobra, dziękuję. Tu na przodu ruszamy. No jak? Cześć, cześć. No. Kurna! Kurna! Kwity! Sporo prób! Mi się puszyste! Sporo prób! Jajko? Co? Weź pokaż z drugiej strony pieczątkę. Weź idziemy tam 8. To jest 7. To jest Wojtka, 7 nasze. Weź od. Weź się tak poobracaj, żeby było widać te pieczątki. Nie, bo jeszcze mam numer 5. Jajem jest. 8 to Wojtka. Wojtek nie zdaje karty. Ten nie klasyfikowany, no a piątka to jest jeszcze Mariusz. Czekaj, ja to przypiszę. To jest nasze, jest. Czwórka nam pomagała. Nasza pika. Tu wbite co? I mnie? To jest nie, bo to jest prób. Ja próbowałem tą pieczątkę, co dzwoniliśmy, co w ogóle poduszki nie było. Ja próbowałem, czy coś z tego wyjdzie. Kolor zmiana jest tuszy po prostu. Pieczątka jest próby, ale inny jest kolor tuszy. Dobra, czyli tak, mamy jajko 7. Jest, to jest 7. Teraz jest załoga 5. Załoga 5. Tutaj stoi za tu, na załam rangera. Ten ranger. Jest drugi. Gdzie Mariusz? Mariusz! Mariusz! Ale tu mamy kartę, jest wszystko, plomka tu wisi. Okej. I mi jajkę tam pokaż. Proszę, to jest jego. Piątka, tak? Tak, tam, tak. Dobra, pokaż panu pieczątkę. To jest ta perfekta była. Jest pieczątka ładna. Dobra, dzięki. Dobra, to jest wszystko i tak. To jest NK, ale to jest nieklasyfikowane. NK. Okej. Ale jajo dowieźli. Jajo dowiózł. 100 punktów Wojtek masz. Co z nimi? Bonus masz. Do odebrania w barze. Aha, no dobra. Czy to ja później następny? Nie, super, ułas. Ułas? Ten ułas. Ułas. Trochę zmodyfikowany. Genetycznie. Tak wygląda sklonowany ułas. Tak. Jeszcze czekaj, drugie jajeczko jeszcze mamy. 24, tak? Mamy badać jeszcze punkty, bo jeszcze dowieźliśmy od 28 brygady. Zmodyfikowany ułas. Ładnie się spisał, co za przeróbę się zrobić. Dobra. Czy
przyszła siostra, że u nas jest msza. To już teraz nie wiem. Ja teraz zbieram karty. Weź obok Jacek tam. Że dla wszystkich chętnych, Jacek, dla wszystkich chętnych, a wyniki około 13. I że są czynni też, Jacek, i że strażacy też są czynni. Tam gdzieś stoi. Stoi, spyta się pana Kazimierza. Jacek, msza, strażacy, wyniki o 13. Że jest żarcie u strażaków. Od czas? Tak, teraz że jest żarcie. Na przykład te nie wykorzystane na przykład. Rwały, bo nie były podklejone. Ci ludzie, znaczy ci, którzy nie pilnowali zbyt mocno, to im się to rwało. Typujecie kogoś do fair playa? To czy my jechaliśmy, wiesz, w teamie. W teamie. Chyba. Okay. O, już był. Dobra, kap. Czekajcie, bo już miał numeru i powiedzmy. Numery stacyjne wpisałem. Dobra, okej. Okay. Czy te plomby też już zdejmujecie, czy nie? Wynika, jeżeli po wynika. Tak, zdejmujemy. To teraz już tam jeszcze mam jedno. Ja na razie jadę do tego. Tak. Ja się wrażę, jak dwie kije jadą, co się tam azje. Takie same. Tylko zaznacz tą jedną, co była taka rozmazana. Tak. Bo ja tutaj ta 15, chyba ta 15, jak ją stemplowałem kilka razy, bo mi nie była pewnie wodą zalana. Oto. Dziękuję. Ja to mogę to pokręcić. Marek, daj długopis, jeszcze numer rejestracyjny. Jajko oddajemy, tak? Tak. Oddajemy jajko teraz, czy nie? Teraz, tak. Znaczy nie oddajecie, tylko pokazujecie. Jajko przychodzi na własną własność. Nie na wertep? Nagroda przychodzi na wertep zaraz. Weź numer rejestracyjny, weź pis tutaj pilota i numer. Okej, dobra. Okej. Ole, fajna zabawa. Pierwszy raz, ale super. Jednak warto się było zmienić. Było, było. Więc jak masz 2 miesiące męża w garażu, żeby wyszykował samochód. No, ale jak się nie wyszykuje, to może nie pojechać tak dobrze. I moje dziecko, które zapomina, jak on wygląda, to... Ale mały nie chce jeździć tym osobowym, tylko jeepem on chce jeździć. Typujecie kogoś do fair play? Bo z tyłu macie kartę fair play. Coś, jeżeli kogoś typujecie, to przyniesiemy tą kartę fair play później. Dobra, dobrze? Dobra. Moja mała miała 4 miesiące jak przyjechała. Ale przejechała? Nie, no była w bazie, no bo ja jeździłem. A mam odkryte auto, więc... No więc właśnie, bo nasz ma 3 lata, a ja mam ma taki prostu... twardy tył, że z tyłu to jest po prostu nie idzie tym jeździć. Trzeba było dziecku, ogóle... wiesz, w foteliku głowę paskiem przypiąć. A wszyscy statuetki dostają w momencie ogłoszenia wyników. Oficjalnie. A teraz dostają ci, którzy. A to na pewno wcześniej pojedziemy niż o 14. Może pojedziemy nie za godzinę, tylko za półtorej, ale... To Olka złapie ci ją tam chyba. Dobra. Czyli zapisać, czy... Tak. Nie, no podejść i powiedzieć. Możesz zdjąć naszą? Tak. Olek, wpisuj od razu jajko OK tam do karty. Berma. I całe jajo. Na 2:11. Kurwa.
całe mola z domu. Do perfumy antykujecie. O kurczę. Jajem? Te jaj możesz rzucić teraz. Dzipa. Za to, że nawalę. Chcecie tego brudasa jeszcze? A, mała awaria, ale mam nadzieję, że już po. Jaka? Co za awaria? Sonda Lambda. Może Oleg. Może Oleg. A nie, oddawał, w nocy oddawał. To jest tak, bierze się puszkę konserwy i się wydaje tutaj. Gdzieś zamyka się, tutaj bijecie się. I się dojeżdża. I się dojeżdża, jest puszka konserwy, jest ugotowana. To jest pan Gabriel, mikrofon. To jest kuchenka polowa. Pod maskę tu, w to miejsce, puszkę, wiesz. Najlepiej z fasolką po brytońsku. Wkłada się. Nakłada się, to zamyka i jedzie się. Tak 15 minut jest już temperatura ok. I się jedzie. To ludzie myślą, jak to paliwo, tak się tu fasolkę. Tak się fasolkę gotuje. Po terenowo. To jest przydatne na razie. Wiesz, nie, to są pozostałości po filtrze. Mówię, bo puszce w filtrze. No. Ale tak odpływ wody jest zrobiony? Tu są dwie dziury, które ja zablokowałem. To są dwie dziury. Popatrzcie, ci muszę pokazać. Czyli wodę na herbatę też można podpić. Można wszystko, można. Tak. Silnik jest nowy. Tak, to ja słyszałem opowieść. Pięciołożyskowy, 2,5 teraz jest. Ale on jest w Anglii zrobiony. On jest w Anglii zrobiony, jest nowa krzywka, jest nowa głowica, nowy ten gaźnik. Podobno 110 koni są na wydajności. A co to jest to za patent założony na to? To jest, teraz ci pokażę, to jest od zlewu. To jest od tego, od zlewu. To jest, tutaj chrapa leci, prawda? A to jest krótszy dolot powietrza. Tak, dlatego że jak się jedzie powiedzmy setką, to już silnik nie ma dolotu powietrza adekwatnie. Ściska? Nie ściska, tylko się dławi. Gdzieś po drodze się dławi. Co ja mam słychać? To samo w ręciu, mam dokładnie to samo. No więc wiesz, terenowo bierze się to od zlewa, to jest zlewaka, prawda? Z poschodu dokręca się, jest o-ring i masz szczelę. Jest obiekt też. No i obiekt jest ten. To musisz zrobić jakąś chrapę taką po prostu. Nie, na linkę. Ach, jać, wiesz.